Półmoczary porwiemy śniby, co myślisz, i nie wiem, kiedy z tobą trwa. To nie jest czasem od mojej duszy, a królową jestem ja. Jestem ty, ja, że to ja. Godzina 9, budzik zadzwonił, my rozpoczynamy premierę. Nie wiem, moi kochani, czy wam pokazywałam nowe poszewki na podusie. W ogóle to są dwa wkłady. Ale tak stało, że jak człowiek siedzi, też by się oprzeć po ludzku, a nie jakoś tak dziwnie. No i właśnie mam dwa wkłady na poduszki. W poduszkach i nowe puszewki w piórka, prawie jak łapacze, a tu mam swój własnoręczny łapacz. Kochani, Narnia wzywa. Pamiętacie vlogi z Narni? Dawno nie było. Tak, jeszcze bym coś podstawiła pod tył, żeby troszkę było. O tak, przegięłam. Może tak, też przegięłam. Przygiałam totalnie. Przecież to jest takie cienkie. Co tu się tak podstawiasz? No. No. Listen to the snow. Świąteczne piosenki wszędzie. Za mną kuferek koci. A ja przyszłam sobie tej zrobić. Kawę zrobić. Do szafki was wstawiłam. Jak zwykle. Ale wiecie co? Tak patrzę, że wszystko nie umyte. Na poważnie. Jest godzina 10, jesteśmy po premierze wczorajszego odcinka. Któryż to odcinek? Do 6 rano się wgrywał. Come on, ostrość. Do 6 rano się wgrywał na kanał. Także tak, wszystko jest pod kontrolą. Nie ma Doroty, ale chyba umieję ten kawałek. Czekajcie. Co by nie było, świąteczny talerzyk, świąteczny kubek musi być. Czy ja chcę kawę, czy ja chcę herbatę? Dylemat poranka. Zobaczymy. Chyba trzeba będzie aparat wymienić, bo przestaje łapać ostrość i w ogóle jest niedobrym aparatem. Będzie herbata. Będzie herbata. Neutralnie. Na zimę. A, w ogóle to mi się rano przypomniała piosenka. Andrusa. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może byś posłuchał coś naszych standardów, a nie tylko coś tam średniowiecznych bardów. Tam, 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 tam. Pokażę wam, jak mi się robi naleweczka. Już się, jak to powiedziałyście, że musi się kawa z pomarańczami miejscami pozamieniać. Się pozamieniała. Myślę, że w przyszłym tygodniu, w poniedziałek już ją zleję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kubki w zlewie. Wczoraj cały dzień na nogach i cały dzień bez możliwości przysiądnięcia na sekundkę. I takie efekty są. Jak zwykle z szafki. Także fajnie. No i... W każdym razie skończyłam tego vloga obrabiałam, ale wgrywał się. Natomiast chciałam przypilnować, żeby się wgrał. Więc trwało to godziny 6 rano. A o 9 premieru. A na premierze własnej normalnie być wypada. A więc jak już budzik zadzwonił, to wstałam, mówię, zrobię herbaty. Zobaczę, co w wielkim świecie słychać. I tyle.
i odezwę się do nas ze starej, dobrej szafki. Tu jest zawsze na was miejsce. Alicja w Krainie Czarów i Narnia w jednym. I Narnia w jednym. Jeszcze wezmę tylko ten do kosza na śmieci papier jeden. I lecę. I lecą. Do zobaczenia w kolejnych wyjściach. A mój smoczek pilnuje światełka intencyjnego za dobrą podróż i udane święta Doroty. O, proszę bardzo, piękny. Gdyby ktoś chciał świecznik na 7, 3, 10, jedną świecę ręcznie robione. Do Zoi się odzywać można, ugadać. No, ona wam pokaże, co zrobiła i co ma. A ja mam swojego smoka. Nie ma to jak kot. Nie ma to jak kot. Jednorożec w jednym łóżku. Dla mnie miejsca nie ma, muszę po turecko. Takie życie z tymi istotkami. Takie życie z tymi mruczusiami. No i? No i właśnie. Wszystko na mnie włazi. Wszystko na mnie włazi. Dlaczego tak jest? Zabawy z rana muszą być, bo przecież by była niedopieszczona. I oczywiście pazur przypięty. A Franek? Towarzysz? Trochę sobie posprzątałam. Proszę bardzo. Zmieniłam obrus i to nie jest śmieszne. Po bardzo długim czasie nie miałam jak po prostu się tam dorwać. Stały różne rzeczy. Telewizor wyłączony z kabla. Wszystko stoi po prostu. No i tutaj też posprzątałam. Trochę zniwelowałam różnych rzeczy. I Franuś ze mną zamieszkał. Nie wiem, czy nie przeniosę Franusia dzisiaj do mieszkanka. Chyba tak zrobię. A ja jeszcze troszkę od rana sobie siedzę w łóżeczku. Tak jak widzicie, kot, jednorożec. O, będzie lepiej widać. Jednorożec, parę spraw na komputerze. Jeszcze w piżamie. Ale dzisiaj Dorota wyjechała, a przyjeżdża Zoi ze swoją córą, także fajnie, a potem na Wigilię będzie jeszcze Peter, Sunia i po prostu robimy jednorożcowe spotkanie, będzie fajnie, także na pewno trochę wam będę pokazywać, o ile się da, bo to wiecie, jak to czasem jest, to nagle się okaże, że półki, że rury i może być różnie. Ale czekam, znaczy nie czekam biernie, bo biernie to ja bym padła, tylko czekam czynnie, czyli załatwiam sprawy troszeczkę komputerowe. Usiadłam już do biurka i chciałam wam pokazać, jaką ładną wczoraj tęczową bombkę dostałam. Będę przezadowolona. Na chłodniku zawiśnie. Już się trochę pozbierałam malunkowo, dlatego że mamy godzinę 13:10, ja już jestem po telefonach umówionych, umyłam się, ubrałam, szumiał za oknem jak ciort, dlatego że robią ulicę, na nich robią, mam spineczkę, mam kolczyki, mam sweterek, mam zadrapanie, potrafię się urządzić. I mam naszykowane skarpetki. Sorry, że tak na wizję, ale skarpetki w jednorożce. Dopiero wyciągnięte z szafki, nic złego. W jednorożce. Najcudowniejsze ever. Także ja teraz będę odpisywała na maile i o 15:00 wyjeżdżam po dziewczyny. Kot coś wariuje. Albo duchi. O, a ja sobie szykuję hrabiowską zastawę. Serwis, który bardzo lubię, jest w pawie. Bardzo lubię ten motyw. Cień ładnie widać. I jedziemy do kolumny, to przy okazji zawieziemy za 3 pudła znowu. Takie tam drogi pudłowate. Łączkami pierwszej pomocniku. Łączki są. No, także jeszcze zabieram Bolesławca. Tadam! Dokładnie tak. Tam będzie w czym pić, tutaj trochę mniej. Piernik. To jest zawinięte. Co się z tym robi? Do lodówki? Wieczę. Nie, do lodówki. Do lodówki. No to będzie do lodówki.
piernikowo. Podobno kawał, się nie znam. Będzie piernik. Dziewczyny odpoczywają, się nanosiły. A ja bym chciałam pokazać najważniejszą rzecz. Kroksy. Do wyjścia, na zewnątrz. Proszę bardzo. Nie myślałam, że do tego dojdzie. I chciałam choinkę pokazać, bo zwiększyła się liczba prezentów. Wygląda to po prostu po amerykańsku. Zacnie. Półki z IKEA i z IKEA będą ratowały system. Śrubokręt. Ale chciałam wam pokazać cukiernicę. Ona sobie też stała i czekała, a teraz jest. I oczywiście i zasnożka. I oczywiście kubeczek wstydu. Przerasta nas śrubokręt, ale na dzisiaj będzie wszystko przerastać, bo po 3 godzinach snu i aktywnym dniu jednym, drugim, tak to wygląda. Ale musimy to ustawić, bo jak jutro dojdą kolejne rzeczy, to się zrobi bałagan. A po co? Dziś mój Bolesławiec, a jest. Bolesławiec jest najważniejszy. Tak jest. Co się dzieje? Dzieje się półka. Nie no, ten siuwak z IKEA jest drogi, ale jest fajny, bo można postawić piętrowo w wysokich szafkach wszystko, czyli przydatne. Tylko pytanie, czy to ma być bez podkładek, czy z podkładkami? A masz podkładki w komplecie? Nie ma. To bez podkładek? Siuwak też nie ma. Też nie dali, dziady jedno. No, trzeba jeszcze będzie dokupić takie małe śrubki. Może tam jest napisane jakaś śrubka. No. Młoda w kręcu. O. I kioskie siuwaksy są to. A do tego większego nie będzie. Skupienie. Do tego większego to można środek? Nie, bo tutaj są po 2 śrubki. Ja bym chciała wam zapoznać was z instrukcją obsługi, że na jedno są 4, a na drugie 2. Jak są 6 śrubek, to starczy. A my wylądowaliśmy, proszę bardzo, Saigon Mani i będziemy jeść obiad o kolację. Śliczna choinka. Bardzo ładnie. I ziewające dziewczyny. Sobie takie lasery kupić. Ale czemu nie kupiłam? Bo chyba trzeba je na prąd. Ja chcę laser. I teraz tak. Kurczak na chrupko z frytkami. Kurczak na chrupko z frytkami. I warzywa. Nie. Ryż smażony z kurczakiem.
i sos słodki. Cześć, zaraz zaczynamy, słuchajcie. Także ja już się przygotowuję. Brigida tam śpi. Śpi, Brigidko. Śpi. Spokojnie, jeszcze nie proszę. Żyją wszyscy. Żebyście widzieli. Nagrywasz czy tego? Nagrywam. Żebyście widzieli minę. Dobra. Sorry. Nie, zaraz będzie ten, ale... Zaraz będzie lepiej. Nie widać nic. Śpi, kochani. Przysypaliśmy. Albo ta obudziła się, to bym mogła głośniej, bo tak to. Dobra, poczekajcie. Zaczynam live. Wszystko. Cześć, dobry wieczór. Witajcie, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Awe wam cydry tęcza i wiadro brokatu. Rozpoczynamy nasze magiczne działania codzienne. Ja tutaj sobie jeszcze powolutku pozapalam pewne rzeczy. Zbierzamy się, tak żeby trochę nas tutaj się zebrało do konsekracji świeczuszki. Ale najpierw, zanim się zbierzemy, słuchajcie, duża świeca musi być, ale to ją sobie odstawię na bok. Ale najpierw okienko 18 z kalendarza adwentowego. Zobaczymy, co się w tym 18 okienku ukrywa. Także... come on. Trudno do otwarcia. O, słuchajcie, dwa maleńkie, ale to będą, słuchajcie, o, tada, z takimi ślicznymi memory sticks. Śliczne memory sticks, bardzo ładne. A to wesolutkie takie, super. Bardzo ładne. Ja papierowe rzeczy uwielbiam, także memory sticks towarzyszyć dzisiaj nam będą. A ja, słuchajcie, włączam vlogmasową muzykę i zaczynam. Żeby sprawdzić to fizycznie po prostu. Mała wiedźmo. Dobrze, lecimy dalej. Sprawdź proszę energetykę i czakrę mojego męża, Konrada, bo ostatnio coś mi szwankuje. Nie może małżonek szwankować, bo to nie daj Panie Boże jeszcze zacznie. Trzeba mu będzie kawę do łóżka robić albo co? Nie. Nie ma. Przyjemność po prostu. Złota i przyjemność. Co się śmiejecie, łóżka feministka? To nic nie jest feministka, tylko logicznie patrzą. Same baby mnie pytają. Wróci. Napisze. Odezwie się, nie będzie bił, nie będzie pił. W siódmej osłabienie, sama energetyka, wampira energetyczny. Co tu z nim zrobić? Znaczy jego wymoczyć w soli, proszę droga pani żono. Wymoczyć w soli swego apsztyfikanta, ale już patrzymy trochę. Ściąga. I z tego całego niedospania prawie na rytuał nie zdążyłam. I działoby się, i kto by świece konsekrował, i gdzie by potem te ognie palić, szczególnie potem świętojańskie na sobótkę. Straszność, straszność straszna.